Dzień dobry bardzo z tej strony Tomasz Ochota. Dzisiaj bardzo serdecznie Was zapraszam do obejrzenia kolejnego odcinka Rozmówka Z, a moim gościem jest... Kasia Linz, cześć. Cześć Kasiu, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, bo z tego co słyszałem masz bardzo napięty harmonogram ostatnio. Nie tak jak Beyoncé, ja nie. Ale zajęty jest, to jest ważne, że coś się dzieje. Mhm. Spotkaliśmy się dzięki tej płycie, wiersz ostatni, tak wygląda okładka. To jest Twój i debiut, i nie debiut, bo pierwszy album został wyprodukowany w Stanach, a wypuszczony w Azji. To jest Twój debiut na scenie polskiej. Powiem Ci szczerze, że po pierwszym odsłuchaniu płyty musiałem iść na balkon, usiadłem sobie i pomyślałem, cholera, ta płyta jest smutna. Myślałem, że no, chciałeś dokończyć, żeby pójść na balkon i skoczyć z tego balkonu. Aż tak? To jeszcze nie. Ale dopiero po którymś tam przesłuchaniu stwierdziłem, że tam jest i blues, i jeden utwór trochę w takich kantrowych klimatach, jest troszeczkę rockowego pazura, ale przede wszystkim jest miłość w różnych... Albo jej brak. Ale właśnie w różnych odcieniach i w różnych kolorach. Jak byś chciała, żeby Twój potencjalny słuchacz miał odczucia, wrażenia po przesłuchaniu płyty? Oj, absolutnie nie życzę sobie, żeby miał jakiekolwiek, które ja sobie gdzieś w głowie uroiłam, bo to jest tak... To jest coś, co ja skończyłam i rzucam w świat i to już po trosze nie należy do mnie, więc każdy sobie interpretuje jak uważa i jak czuje. Ja nie chcę mówić, jakie emocje powinna ta płyta wywierać, absolutnie. Jest na pewno bardzo emocjonalnie, jest prawdziwie, ale też nie są te emocje takie wyegzaltowane, sztuczne. Po prostu dałam co potrafiłam, a jak kto to odbierze, to już zostawiam i cieszę się z przeróżnych interpretacji tej płyty, które do mnie docierają. Właśnie to jest piękne w muzyce, że ten artysta ma etap w życiu, pewnie ty właśnie miałaś taki etap w życiu, który zakończyłaś, przelałaś wszystko na papier, albo w trakcie przeżywania tego etapu przelałaś i masz już to za sobą, a na koncertach czujesz takie katarzis, oczyszczenie, jak śpiewasz coś, co było jakimś ważnym elementem twojego życia? Że ta płyta powstawała bardzo długo i bardzo wiele różnych momentów i tych gorszych, lepszych towarzyszyło mi na przestrzeni tego czasu, to jest nieuniknione. A koncerty to jest dla mnie wciąż nowość. Zagraliśmy tych koncertów kilkanaście podczas tworzenia tej płyty, żeby się z tym materiałem ograć i upewnić, czy wszystko to, co chcemy nagrać, idzie w dobrą stronę. Ale to jest dla mnie nadal nowość, nadal ogromny stres i jeszcze nie potrafię czerpać z tego takiej 100-procentowej przyjemności, ale nie chcę być też źle zrozumiana, po prostu jeszcze ten stres towarzyszy mi na tyle mocno, że nie potrafię tak do końca też skupić się na czerpaniu tej przyjemności. Mhm. Te pierwsze 2-3 numery to jest w ogóle dla mnie takie oczyszczenie i wyrzucenie z siebie tego całego stresu. Im dalej, tym czuję się naturalniej i rzeczywiście po koncercie. Zresztą mogę mówić tylko o tym pierwszym koncercie, który się odbył tak naprawdę, bo to był koncert premierowy w Warszawie, niedługo po wydaniu płyty. I to był dla mnie bardzo ważny moment, bo też poczułam, że ludzie chyba zrozumieli i poczuli to, co chciałam opowiedzieć. Zwłaszcza, że śpiewali z Tobą wiersz ostatni. Tak, śpiewali właśnie wiersz i wiele różnych piosenek. To było super miłe i bardzo nowe dla mnie doświadczenie. Nie bałeś się troszeczkę tego, że wypuszczając taki album nie w okresie jesiennej depresji nie zostanie on tak dobrze przyjęty? Bo ja powiem szczerze, że gdyby usunąć te wszystkie takie żywsze instrumenty, które nadają bardziej rockowego na przykład pazura, to by była bardzo dobra depresyjna płyta na jesień. A wiesz co, podobno najbardziej depresyjnym miesiącem w roku jest kwiecień, więc teraz wiesz, wypuściłam to albo pod koniec lutego, więc idealnie właśnie dla tych wychodzących na balkon tak, ja. Depresyjnych słuchaczy. Tylko nie skaczcie z balkonu, nie. Nie, byłoby mi przykro, to też nie chodzi mi aż o takie tutaj efekty. Nie miałam takich zamierzeń. Byłaś, tak jak już wcześniej mówiłem, wydałaś pierwszy swój album na rynku zagranicznym. Odczuwasz już jakieś różnice między polskim a tym azjatyckim? Ta płyta przede wszystkim jest dla mnie wielką nowością i jest bardzo różna od tej, którą zrobiłam w Stanach kilka lat temu.
A czy czuję różnicę? Wiesz co, ja tam nie koncertowałam w tej Azji, więc też ciężko mi stwierdzić. Jedyne jakieś takie momenty zetknięcia się z słuchaczem azjatyckim to były wiadomości, które dostawałam gdzieś mailowo czy na Facebooku. I tyle. Tak naprawdę najwięcej dostajesz od ludzi tak fizycznie, kiedy jesteś w stanie się z nimi spotkać podczas tego koncertu, albo choćby gdzieś, nie wiem, czasem przypadkiem na ulicy, na jakimś koncercie. No, więc teraz mogę tak naprawdę poczuć to... Ten odzew. Czuję go po prostu fizycznie również. Płyta zaczyna się bardzo mocno utworem Odchodząc i tutaj zacytuję: odchodząc zostaw mi mnie, bo ja to jedyne co mam. No to moim zdaniem to jest takie mocne otwarcie i mocne słowa na początek. Tak, tak przekornie tę piosenkę wybrałam jako takie preludium do całej płyty. To jest piosenka... Ja tak czuję. To jest taka najdojrzalsza moja kompozycja, która powstała na samym końcu. To był ostatni etap tworzenia już płyty, właściwie ostatni dzień, kiedy ten album miał być zamykany. Dograłam jeszcze wokale do tej piosenki. No i to jest taki mój mini hołd dla twórczości Grzegorza Ciechowskiego, którego bardzo cenię i w sumie jedyna taka piosenka, gdzie bezpośrednio nawiązuje do innego artysty. Jeden z najbardziej popularnych twoich utworów, wiersz ostatni, też był właśnie hołdem dla Broniewskiego. Nie lubię mówić o swoich prywatnych odczuciach pod tym względem, że chcę rozmawiać z muzykiem o jego muzyce, ale powiem ci szczerze, że masz czasami, słuchając muzyki, ciarki na policzkach? Na policzkach? Na policzkach. Tak dosłownie? Czy tak jakaś przenośnia? No dosłownie właśnie. Nie wiem, czy to jest to uczucie. Pewnie każdy to jakoś indywidualnie... Dla mnie to jest taki level wyższy niż ciarki na rękach, bo chyba to już ma każdy, ale takim levelem hard dla mnie jest fakt, jak słucham utworu i czuję coś, co jest nie do opisania, tak w środku mnie. I wiem wtedy, że czuję, o czym artysta śpiewa, o czym jest tekst, melodia, jaka jest idealnie dopasowana. Mhm. I dziękuję ci bardzo za ten utwór, bo jak mam właśnie złe dni i na przykład na Spotify mi poleci w playliście wiersz ostatni, to siedzę i replay i siedzę. Naprawdę dziękuję ci bardzo za ten utwór i myślę, że wielu twoich fanów, słuchaczy też ci dziękuję, że Broniewskiego przytoczyłaś. Dziękuję ci bardzo za te słowa. Dziękujemy Władysławowi Broniewskiemu również za ogromną inspirację. Posłużyłam się jego świetnym tekstem do tego, żeby jakoś z siebie te emocje wypluć, że tak brzydko to określę, ale no ten tekst jest tak mocny, że chciałam go jeszcze takim lekkim dramatem dopieścić i podkreślić. Mm-hmm. I no, wydaje mi się, że jest taki raczej mocny. Instrumenty też robią swoje tam, właśnie w tym utworze. Tak, instrumentarium refrenowe jest takie dosyć robiące coś w środku, no rzeczywiście. Trudno jest znaleźć na tej płycie utwory, o których nie chce się rozmawiać, ale ja wybrałam sobie dwa, które rzadko jesteś pytana też. Chciałbym poznać ich genezę. Jeden to jest Kiedy dobrze jest nam. Tutaj ten bardziej rockowy pazur pokazałaś oraz Southern Wind. Słuchając tego utworu pierwszy raz, miałam wizję teledysku, jak dwie osoby łapią stopa w jakiejś Afryce, podróżują razem, są szczęśliwe, nie wiem, tak. Ale dobrym trochę idziesz, ponieważ... Wiosennie mi się zrobiło wtedy. Zaczęliśmy robić do tej piosenki 2 lata temu, będąc w Stanach i bardzo w dobrym kierunku jakby zmierzasz, więc mieliśmy podobne skojarzenia. No, piosenka jest takim końcem wakacji trochę, jeżeli chodzi o klimat i też tak chcieliśmy w tym teledysku ująć, którego jeszcze nie skończyliśmy, ale być może uda się go wypuścić. Tę piosenkę napisałam po obejrzeniu filmu Dzika droga, bodajże tak, to był film Jean-Marc Vallée, jest taki wspaniały reżyser, który po którym w filmie Dzika droga właśnie zechciałam wejść w ten taki amerykańsko górzysty klimat i ta piosenka jakoś tak mi wtedy wyszła z głowy. I to jest chyba jedna z moich ulubionych kompozycji na tej płycie, na pewno. Inna niż pozostała, tak mi się wydaje. Tak, inna, bo też sobie ten folk trochę odkryłam przy tej piosence, albo zaczęłam go odkrywać i chciałam tą drogą podążyć dalej. Więc jestem bardzo z niej dumna, poza tym też bardzo, bardzo lubię ją grać na żywo. A piosenka, mówiłaś o Kiedy dobrze jest nam, tak? Kiedy dobrze jest nam. Ja w ogóle z polskimi tekstami tutaj miałam...
to było dla mnie coś takiego bardzo nowego. Bałam się polskich tekstów w ogóle podejść jakkolwiek, nie wiedziałam w ogóle jak się za to zabrać. I tak naprawdę piosenka dawno była pierwszą piosenką, która powstała w języku polskim na ten album i kiedy Michał Lange i Karol Łakomiec, czyli chłopcy, z którymi współpracowałam przy tej płycie, stwierdzili, że jest okej, możemy próbować dalej z tym polskim tekstem. Jakoś otworzyłam się na to i później poszło mi w miarę gładko z dalszymi tekstami. Chwilę później powstał tekst do piosenki Kiedy dobrze jest nam. Ale tutaj ważniejsza była dla mnie też ta warstwa muzyczna z tego względu, że coś nowego się pojawiło w tej piosence, jakieś takie inne emocje mogłam z siebie wyzwolić, tą taką drapieżność. No ale powiedzmy. Też są mocne słowa mimo wszystko. Tak, są mocne i są dosyć przekorne. Tutaj na płycie jeszcze mamy utwór Dawno, Save Me Boy, Tonę, ale tak bawisz się trochę tym wokalem na tej płycie, na przykład w utworze Tak widzę nas. Mhm. Tak, ja lubię korzystać z tych wszystkich, powiedzmy, barw, które gdzieś tam sobie mam albo wypracowałam, nie wiem. Ale chciałam, żeby ta płyta była dosyć... żeby nie była jednotorowa. A ten wokal, no wokal jest... To jest jednak muzyka popowa i wokal robi ogromną robotę w takich kompozycjach, które ja piszę i chciałam, żeby był różny, żeby przekazywał jakieś różne no, emocje przede wszystkim, a dzięki tym różnym technikom, powiedzmy, z których korzystam, jestem w stanie to uzyskać. Mhm. Jeszcze tutaj na płycie zahaczę o jeden utwór, jest to utwór Dzień. Mhm. Dlaczego on jest bardzo ważny dla Ciebie? No tekst tej piosenki jest... O, to musiała wchodzić jakiś patos tutaj opowiadając historię całą tego tekstu, a zawsze mi to też trochę krępuje. Nie ma tu kamer przecież, to tylko ja i ty. Więc zostawiam to do bardzo luźnej interpretacji. Ważna była dlatego, ponieważ robiłam ją w nietypowym dla mnie czasie. I to był dla mnie taki bardzo dziwny zbieg okoliczności, że akurat napisałam piosenkę o korzystaniu z życia, o braniu. Nie chcę, żeby to jakoś banalnie zabrzmiało, no ale życie to jest banał. o czerpaniu z tych wszystkich chwil, kiedy odeszła ważna dla mnie osoba i to było dla mnie takie dosyć egzotyczne, że w tym samym dniu akurat pracowałam nad tą piosenką. A ważna jest również dlatego, ponieważ to było moje pierwsze doświadczenie z nagrywaniem tak zwanym na setkę i wspólnie z Michałem Lange nagraliśmy pianino i fortepian oraz wokale jakby w jednym czasie. I poczułam, że to jest taki sposób nagrywania, który mi bardzo odpowiada i chciałabym z niego w przyszłości częściej korzystać. Jeżeli chcecie usłyszeć wszystkie te piosenki, o których tutaj mówiliśmy, koniecznie kupcie płytę. Jest dostępna. Potwierdzam. Tak. Ewentualnie odpalcie na serwisach streamingowych. Jeszcze chciałbym zahaczyć o koncerty, bo tutaj na pewno będziemy mogli Cię usłyszeć podczas Spragnionych Lata. Tak, oraz to jest na super. Festiwalu Edison Festival. Mhm. Jeszcze będzie kilka miejsc, gdzie będzie można usłyszeć wiersz ostatni. Nie wiem, czy to już jest ogłoszone, czy nie. Chyba nie, bo tutaj zapisałem wczorajszą aktualność. Okay, więc śledźcie po prostu Facebooka, Instagrama, wszystkie social media pewnie, Kasi. Tak, więcej miejsc tam się pojawi. No cieszę się ogromnie, bo ta płyta była pretekstem do tego, żeby pograć na żywo. Ja się tego nie mogę doczekać, to mi sprawia ogromną frajdę. Właśnie a propos tego, jak już ten stres opada, to wtedy już wchodzę w tą jakąś taką ekstazę i no to jest niesamowite przeżycie. Nie miałam takich okazji wielu i cieszę się na tą trasę ogromnie. Zagrała Celina, Vitamina, Kev Fox, Smolik, super. No ja mam nadzieję, że też będę, bo przyznam się szczerze, że w Warszawie nie mogłem być. Mimo, że ci pisałem na Instagramie. A to masz więcej okazji, koncertów. Dobrze, to będę na każdym. O. Grałaś bardzo dużo supportów jeszcze wcześniej. Mm-hmm. Między innymi przed Anią Dąbrowską, ale też Imani czy Jessie Ware. Wolałabyś zagrać koncert jako support dla, załóżmy, 10-tysięcznej publiczności, czy dla 3-tysięcznej publiczności, ale jako gwiazda główna? No oczywiście, że chciałabym, żeby ludzie przychodzili bezpośrednio na mój koncert. No, support jest koncertem poprzedzającym
koncert, na który publiczność no przede wszystkim wybiera się na gwiazdę oczywiście. To jest zupełnie inny rodzaj wyzwania i zaczynam czuć się dopiero teraz, bo wpadłam w ten wir supportowy i dopiero na koncercie w niebie poczułam, co to znaczy mieć własną publiczność i to jest absolutnie bezkonkurencyjne uczucie. Nie, pewnie chcesz więcej i więcej. No pewnie, tego ci na pewno, pewnie, że tak. Na pewno ci tego życzę, mam nadzieję, że się spotkamy na koncercie. Na sam koniec mam dla ciebie kwestionariusz. Ready. Proste są. Znaczy może tak 5 prostych, 5 trudnych. Okay. Ulubione słowo. Słowo? Ogórek. Jezus Maria, dlaczego? Nie wiem, może być krzesło. Czyli nie masz? Czy masz po prostu z dnia na dzień inne? Nie, ale mam wiele nieulubionych słów, których nie lubię bardzo. Na przykład chleb. Nie podoba mi się to słowo bardzo. Na przykład kluski albo bułka. Bułka, masło, to są takie aseksualne jakieś... Ale że tak twardo wymawiane, jak nie wiem, z niemieckim się kojarzą trochę. Co cię najbardziej nakręca? Filmy. Ulubione przekleństwo. Ja w ogóle mam coś takiego, że to przekleństwo to jest taka ostateczność dla mnie. Bardzo nie lubię przekleństw używanych jako przecinki, bo zaczyna mnie to wyprowadzać z wątku, a zwłaszcza wypowiadanych przez kobiety, to już w ogóle odpada. Więc ja w takich sytuacjach, jakichś takich skrajnych wypowiadam różne słowa, że w takiej teraz nie jestem, to może być jakiekolwiek, które ma R, czyli większość. Nie. Nie? Cholera. No to ja. O Jezu, jest! No jest takie jedno, które nie ma, ale tego rzadko używam. Na J? No też, ale chodziło mi coś innego. No nieważne, w każdym razie to R tak sprawia, że wyrzucasz z siebie jakieś takie... Złe emocje. Złe emocje, tak. Ulubiony dźwięk. Dźwięk? Znienawidzony? Dźwięk? Nie, tak, nie jakaś taka wiertarka, która o 7 albo 6 rano zaczyna coś pod moim blokiem robić. Wiercić. Jaki utwór najbardziej poprawia ci humor? Ja nie lubię wesołych piosenek. I to właśnie niedawno się o tym przekonałam. Nie, zawsze sobie wiedziałam, ale nie zdawałam sobie jakoś z tego sprawy, że słucham strasznie takich smutnych rzeczy, czytam depresyjne książki, takie bardzo przydymione, tak samo filmy. Oglądanie wesołych rzeczy, słuchanie ich jakoś tak mnie nie spełnia. A zdarza ci się ubrać coś w innym kolorze niż czarny, biały? I czerwony, bo tutaj też bardzo dużo jest na okładce i ewentualnie jakieś kwiaty też czerwone u ciebie. Biel, czerwień, czerń, tak. I ewentualnie, jeżeli nasze martensy, to brązowe mogą być. Dobrze, czyli... Okej, dobra. To utwór, który najbardziej powoduje, że masz depresję. O! Zmieńmy to pytanie. Wiesz co, ja to jest... No to tak. Tu mogę wymieniać, bo nawet nie depresja, ale jeżeli mam zły humor, to lubię się tak dobić. I taki najbardziej... Na dzień dzisiejszy. Wiesz co, to są takie raczej rzeczy z lat 90. One na mnie działają tak bardzo też nostalgicznie. To będzie pewnie jakaś Fiona, Alanis Morissette, jakieś takie rzeczy, tego typu zaśpiew. Dobrze, to przechodzimy do tych trudniejszych. A, myślałam, że to były trudne. Nie, no dobra, jeszcze jedno proste. Co według ciebie trafia do potencjalnego słuchacza najpierw? Tekst czy muzyka i dlaczego? Wiesz co, tekst i muzyka to muzyka. Jeżeli słuchamy po polsku, to na pewno jest to... Znaczy ja zwracam uwagę na tekst polski na pewno, angielski dociera do mnie z lekkim opóźnieniem. Ale oceniając piosenkę, słuchając jej po raz pierwszy, liczy się... To jest tak naprawdę średnia ważona z wielu różnych czynników i to się musi wszystko wypełniać i zgadzać po prostu. Jaki inny zawód chciałabyś wykonywać oprócz obecnego? A no nie wiem, fryzjerstwo, wiesz, paznokcie, takie rzeczy. Nie, typowa kobieta w sobie. Nie, no żartuję. A może jakąś bibliotekarką bym była. No w sumie książki byś przekładała. Tak, czytała pewnie, wiesz, bo właśnie, to jest dobre. Wszystkie do łyżące byś pewnie przyleciała. Jeżeli niebo istnieje, co byś chciała usłyszeć po przekroczeniu bram niebios? Jezus Maria, Boże, to będziemy jak filozofię. Boże. Dalej. Cześć Kasia, miło Cię widzieć. Dobrze. Dlaczego we mnie nie wierzyłaś? Dziękuję Ci bardzo za wywiad. Dziękuję bardzo.